ile kosztuje budowa w tym 2022 roku. Jeżeli chodzi o budowę domu, jest to spory wydatek na dzisiejsze czasy, ponieważ ceny materiałów z dnia na dzień się zmieniają. Na chwilę obecną nie da się jakby na sztywno określić, ile wyniesie nas budowa metra kwadratowego naszej inwestycji, ale z naszego doświadczenia wynika, że najprościej zrobić to mając listę materiałów na dany projekt. Dzięki temu jednego wieczora możecie przysiąść do zliczania kosztów, jakie poniesiecie. Wszystko także zależy od tego, jak architektonicznie skomplikowany jest nasz projekt, czy posiada wykusze, balkony i tym podobne rzeczy. Najprostsze bryły zawsze będą sporo tańsze od skomplikowanych. Tutaj na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę taki budynek letniskowy 70 m2 zabudowy, jest to tam niecałe 60 m2 użytkowych, to w listopadzie koszt materiałów na stan deweloperski wynosił 130 tysięcy złotych. Aktualnie będzie to przynajmniej 150 tysięcy złotych i tak jak widzicie, kalkulacja była robiona w listopadzie, a ceny cały czas wzrastają, więc aktualnie 150 tysięcy trzeba na same materiały na taki domek. Jako ciekawostkę powiem wam, że nawet jeżeli wykonacie w firmie zewnętrznej kosztorys, to jest koszt około 700 zł za taką usługę, to za tydzień czy dwa ten kosztorys będzie miał się nijak do stanu obecnego. Duża część inwestorów kupuje materiały w okresie jesiennym, bo wtedy ceny są najniższe. Aktualnie mamy kwiecień 2022, za kilka dni, więc nie ma sensu czekania do jesieni, bo do tego czasu materiały znowu wzrosną, więc to będzie taka złudna oszczędność. Moim zdaniem, jeżeli macie zamiar się budować, nie ma na to czekać. W tej branży nigdy nic nie staniało od lat. Co roku są wzrosty, czasami mniejsze, czasami większe. Nigdy nie ma spadków. Jeżeli chodzi o koszt materiałów, to dodatkowo większość producentów, którzy je produkują, sprzedaje bardzo dużo na eksport, ponieważ jest to dużo lepszy zarobek niż lokalny rynek. Jest olbrzymie zapotrzebowanie na materiały budowlane w Niemczech, Hiszpanii, nie wspominając o Chinach. Eksport materiałów budowlanych doprowadza do kuriozalnej sytuacji, że materiały drożeją z powodu ich małej dostępności. Dodatkowo ciągle galopująca inflacja. Tu kolejna sprawa, robocizna. Tak samo idzie ciągle w górę i nie jest to spowodowane chęcią szybkiego zarobku firm budowlanych, a rosnącymi cenami paliw i ogólną inflacją. Przykładowo wybudowanie domu do stanu surowego otwartego, czyli fundament, ściany i dach, budynku parterowego, powierzchni zabudowy 82 m2, to na dzień dzisiejszy, czyli 31 marzec, będzie to 42 tysiące netto plus 8% VAT. Czyli 45 360 zł za samą budowę takiego budynku. Sprawna ekipa budowlana postawi taki stan w 6 tygodni. Przy budowie samemu oczywiście taka kwota zostanie wam w kieszeni. Rozwiązań jest mnóstwo. Niektórzy inwestorzy zlecają SSO, a później sami powoli wykańczają budynek do stanu deweloperskiego lub pod klucz. Ile zaoszczędzisz na budowie domu samemu? Jeżeli mówimy o oszczędnościach, to przy zbudowaniu samemu budynku 70 m2 zabudowy parterowego pod klucz, kwota, która zostanie nam w kieszeni, to jest na pewno minimum 100 tysięcy złotych. Oczywiście wiadomo, że trzeba na to poświęcić czas i nie da się zbudować takiego budynku samemu. Trzeba mieć osoby do pomocy oraz długi urlop lub robić to po pracy. Od czego zacząć budowę domu? Najlepiej od wiedzy, która potrzebna jest na start. My stworzyliśmy takie dwie unikalne publikacje, w których inwestorzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z budową, mogą dowiedzieć się wszystkiego od A do Z, jak zacząć, jak budować, na co zwrócić uwagę. Dodatkowo publikacje są oparte na projekcie 70 m2 letniskowego, gdzie przedstawiona jest tam cała budowa tego budynku do stanu SSO. Dom murowany czy szkieletowy? Aktualnie na dzień dzisiejszy budowa domu szkieletowego wychodzi około 20% drożej od murowanego, spowodowane jest to cenami drewna, które są bardzo wysokie. Na pewno budowa domu szkieletowego jest dużo łatwiejsza i lżejsza od murowanego, ale idzie za tym większy koszt materiału. Czy murowany, czy szkieletowy, jaką technologię wybrać, pozostawię wam.